Krajowa Administracja Skarbowa oprócz zadań fiskalnych realizuje zadania pozafiskalne, w dużej mierze dotyczące kontroli przywożonych towarów. Importowane towary, zanim trafią na rynek, muszą spełniać różnego rodzaju wymagania mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i środowiska. Do towarów, których przywóz z państw trzecich objętych jest zakazami lub ograniczeniami ze względu na ochronę środowiska, należą chemikalia. Dotyczy to również fluorowanych gazów cieplarnianych wykorzystywanych w chłodnictwie i klimatyzacji. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez chłodziarek lub urządzeń klimatyzacyjnych. Nie mogą one jednak funkcjonować bez czynnika chłodniczego. Do popularnych czynników chłodniczych należą wodoro-fluoro-węglowodory, HFC, stosowane w chłodnictwie komercyjnym, klimatyzacji i pompach ciepła. Powszechne wykorzystanie tych substancji ma również wpływ na wielkość ich importu. Praktycznie każde urządzenie chłodnicze jest wypełnione czynnikiem chłodniczym, które ma odpowiednie własności termodynamiczne, pozwalające przenosić ciepło z jednego miejsca do drugiego. Takie urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne obserwujemy dookoła siebie. Klimatyzacja samochodowa, klimatyzacja w autobusie, lodówka w sklepie, urządzenie chłodnicze w zakładzie przemysłowym. Te czynniki chłodnicze mają różny wpływ na ludzi i różny wpływ na środowisko. Wiele z nich zostało już zakazanych. Te, które niszczyły warstwę ozonową, są zabronione w Europie i w wielu krajach na świecie. Unia Europejska podjęła wiele kroków, żeby ograniczyć ich stosowanie w chłodnictwie i klimatyzacji. Nowe przepisy regulujące stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych w chłodnictwie pozwoliły branży chłodniczej i klimatyzacyjnej przygotować się do tej zmiany technologicznej. Jednak pojawianie się na rynku nadmiernej ilości starych gazów spowalnia proces zmian technologicznych i oczekiwany efekt środowiskowy. Zmiany klimatyczne odczuwane są w każdym kraju na wszystkich kontynentach. Emisja gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działań człowieka poważnie przyczynia się do potęgowania efektu cieplarnianego i zmian klimatu. Stale rosnąca emisja fluorowanych gazów cieplarnianych spowodowała konieczność podjęcia ogólnoświatowych działań. Również Unia Europejska przyjęła harmonogram wycofywania zużycia i produkcji gazów o silnym efekcie cieplarnianym poprzez stopniowe zmniejszanie ilości HFC dostępnych na rynku w ramach systemu kontyngentów dla HFC wprowadzanych do obrotu luzem i zawartych w urządzeniu. Zakaz stosowania i wprowadzania na rynek niektórych produktów i urządzeń zawierających HFC zgodnie z określonym w przepisach prawa harmonogramem. Stosowanie wymagań dotyczących badania szczelności instalacji, raportowania ilości produkowanych i przewożonych cieplarnianych gazów fluorowanych, certyfikacji dla osób zajmujących się stosowaniem F-gazów oraz ich oznakowania, odzysku i unieszkodliwiania. W związku z tym, że unijne przepisy dotyczą m.in. zakazu importu HFC poza systemem kontyngentów, podejmowane są próby nielegalnego przywozu takich substancji. Oprócz naruszania przepisów prawa, które zakazują przywozu bez uzyskania kontyngentu, istnieją zagrożenia związane z wprowadzaniem HFC w ramach szarej strefy na rynek Unii Europejskiej, które mogą oznaczać również brak spełnienia wymagań bezpiecznego transportu, zagrożenia związane z ich niewłaściwym przechowywaniem i tym samym niekontrolowaną emisją F-gazów do atmosfery. Kontrola celna prowadzona przed dopuszczeniem towarów do obrotu pozwala efektywnie zatrzymywać towary, które nie spełniają obowiązujących na rynku Unii Europejskiej wymagań lub takie, które naruszają zasady uczciwej konkurencji ze względu na brak spełnienia przez niektóre podmioty wymagań warunkujących legalną działalność na rynku unijnym. W przypadku gazów cieplarnianych prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową kontrole mają na celu niedopuszczenie do obrotu fluorowanych gazów cieplarnianych poza systemem kontyngentów oraz zakazanych produktów i urządzeń zawierających HFC, w szczególności jednorazowych butli napełnionych tymi gazami.
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej są odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do zatrzymywania nielegalnego przewozu czynników chłodniczych. Kontrole celne realizowane na granicach i wewnątrz kraju pozwalają na ujawnienie i zatrzymanie importowanych towarów, które nie spełniają obowiązujących wymagań Unii Europejskiej. W związku z wprowadzeniem do obrotu zanieczyszczonych fluorowanych gazów cieplarnianych, które mogą być szkodliwe dla środowiska oraz dla użytkownika, niezbędna jest współpraca Krajowej Administracji Skarbowej i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Zagrożeniem są nie tylko czynniki chłodnicze nieznanego pochodzenia, ale problem stanowią także niewłaściwe ich opakowania. Czynniki sprzedawane są w butlach jednorazowych, dla których na terenie Unii Europejskiej od 2007 roku wprowadzono zakaz wykorzystania dla F-gazów. Prozon, Fundacja Ochrony Klimatu, wykonuje setki badań laboratoryjnych dla czynnika chłodniczego. Coraz częściej odnotowujemy przypadki, że czynnik chłodniczy nie spełnia swoich wymagań jakościowych. I coraz częściej czynniki pochodzące z nielegalnych źródeł mają w swoim składzie domieszki innych gazów, na przykład gazów palnych takich jak propan i butan. Gazy palne, gazy wybuchowe stwarzają bardzo duże niebezpieczeństwo dla serwisów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz dla końcowych użytkowników takich jak kierowcy lub pasażerowie samochodów, które posiadają klimatyzację. Skuteczne egzekwowanie przepisów mających na celu wycofywanie niektórych z dostępnych na rynku czynników chłodniczych, które uznane zostały za niekorzystne dla środowiska, wymaga współpracy wielu instytucji, to jest Ministerstwa Środowiska, Inspekcji Ochrony Środowiska, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, a także współdziałania z innymi podmiotami na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej użytkowników tych substancji, by w ten sposób przyczyniać się do zmniejszenia szkodliwego wpływu fluorowanych gazów cieplarnianych na środowisko.